księdza rektora, to nie wiem, czy to przedłożenie będzie nudne, czy ja będę nudny. Zapytano mnie wcześniej, czy to będą anegdoty soborowe, czy będzie wykład. Można by o anegdotach mówić wiele soborowych, ale to może ze względu na powagę dnia dzisiejszego, inaugurację roku akademickiego, trzeba jednak nadać też powagę temu, o czym się chce dzisiaj wspólnie rozważać. A właśnie dokładnie za tydzień, 11 października, przypada 60. rocznica inauguracji Soboru Watykańskiego II. Na zaproszenie księdza rektora naszego Wyższego Seminarium Duchownego mam właśnie mówić o Soborze jako świadek tego wydarzenia. Tak bowiem opatrzność zrządziła, że w latach Soboru przebywałem w Rzymie jako student na Wydziale Prawa Kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Nie ukrywam, że czas rzymskich studiów był w moim życiu bardzo ważnym etapem, którego nie waham się nazwać błogosławionym. Poza nauką i możliwością zobaczenia innego świata, tak różnego od ówczesnych komunistycznych realiów, była to także znakomita okazja ku temu, aby uczestniczyć w ważnych dla Kościoła i świata wydarzeniach. Właśnie do takich wydarzeń, które głęboko wpisały się w moją pamięć, w moje serce, należy Sobór Watykański II, który w minionym stuleciu był największym wydarzeniem w Kościele. Wpisuje się on w historię zbawienia jako kontynuacja głoszenia dobrej nowiny w odnowionej formie przekazu. Święty Jan Paweł II, który był uczestnikiem Soboru, a potem jego niestrudzonym realizatorem, w swoim nauczaniu często odwoływał się do wskazań soborowych. Uważał je za wielki dar Ducha Świętego, ofiarowany Kościołowi u schyłku drugiego tysiąclecia. W liście apostolskim Novo Millennio in Eunte, wydanym na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000, pisał: szczególnie mocno odczuwam powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku. Został on dany jako niezawodna busola wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna. A w testamencie z 17 marca 2000 roku zostawił nam takie oto wyznanie. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi obdarował nas Sobór. 60. rocznica inauguracji Soboru Watykańskiego jest dla nas nie tylko wdzięcznym wspomnieniem, ale nade wszystko mocnym wezwaniem do ponownego odkrycia wielkiego bogactwa, jakie kryją w sobie soborowe teksty, które mimo upływu lat, jak powiada Jan Paweł II, nie tracą wartości ani blasku. Konieczne jest, aby były należycie odczytywane, poznawane i przyswajane. Wskazania Soboru Watykańskiego II, jak powie z kolei papież Benedykt XVI, powinny być bodźcem do odkrywania piękna naszej wiary, do głębokiego jej poznania, aby bardziej intensywna stała się nasza relacja z Panem, aby żyć dogłębnie naszym powołaniem chrześcijańskim. Tak więc Sobór, na nowo poznany, może być wielką mocą, która także dziś będzie służyła potrzebnej odnowie Kościoła.
Kiedy po śmierci papieża Piusa XII biskupem Rzymu został wybrany patriarcha Wenecji Angelo Giuseppe Roncalli, liczący 77 lat, wielu uważało, że będzie to papież przejściowy, a jego pontyfikat będzie spokojny, bo trudno było mieć jakieś większe oczekiwania i nadzieje na przyszłość Kościoła, mając na względzie podeszły wiek papieża. Owszem, pontyfikat Jana XXIII nie trwał długo, bo niecałe 5 lat, ale już od samego początku papież podejmował działania niezwykle śmiałe i odważne. Do takich należała przede wszystkim decyzja o zwołaniu Soboru Powszechnego. Papież ogłosił swoją decyzję już w 3 miesiące po wyborze na stolicę Piotrową. Uczynił to 25 stycznia 1959 roku w Bazylice Świętego Pawła za murami na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Jan XXIII miał głęboką świadomość tego, że Kościół potrzebuje wewnętrznego odrodzenia, a ludzkość nowego orędzia nadziei. Wszak był to czas z jednej strony straszliwych doświadczeń II wojny światowej, obozów koncentracyjnych, Holokaustu, bomby atomowej, szalejącego totalitaryzmu sowieckiego i rozpadającego się systemu kolonialnego, a z drugiej coraz szybszego postępu technicznego, który niósł ze sobą całkiem nowe wyzwania, nie zawsze sprzyjające duchowemu rozwojowi człowieka. Dlatego trzeba było wyjść do tego świata z przesłaniem nadziei. Tę nadzieję widział Jan XXIII w zgłębianiu i przekazywaniu nieskażonej nauki Kościoła w sposób odpowiadający potrzebom naszych czasów. Wkrótce po ogłoszeniu decyzji papieża o zwołaniu Soboru i wskazaniu roku 1962 na jego rozpoczęcie powołano komisję przedprzygotowawczą, która wysłała ponad 2800 listów do biskupów, wyższych przełożonych zakonnych, uczelni katolickich i wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych z prośbą o opinie i sugestie co do problemów, którymi powinien zająć się Sobór. Nadesłane w odpowiedzi propozycje zostały następnie opracowane, a niedługo potem Ojciec Święty utworzył 10 komisji przygotowawczych i komisję centralną oraz sekretariat generalny. W skład komisji centralnej wszedł spośród polskich ojców Soboru kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Ksiądz prymas należał również do 10-osobowego prezydium Soboru. Warto wspomnieć, że w tej przygotowawczej fazie wypowiedział się ciekawie młody biskup z Krakowa Karol Wojtyła, wyrażając opinię, że Sobór powinien zwrócić uwagę na osobę ludzką i jej duchowe tęsknoty, na humanizm chrześcijański oraz rolę laikatu w Kościele. 11 października 1962 roku oczy całego świata zwrócone były na Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, która miała przyjąć w swych czcigodnych murach uczestników rozpoczynającego się Soboru Watykańskiego II. Obecnym na placu Świętego Piotra odsłonił się widok, którego nie da się zapomnieć, kiedy od bramy spiżowej przez plac do bazyliki zmierzał barwny orszak,
tworzyło go 2500 ojców soboru, 200 ekspertów teologicznych, 130 obserwatorów i gości z innych kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Biskupi ubrani w komrze, kapy i mitry reprezentowali różne kultury, rasy i języki. A to wszystko przy dźwiękach uroczyście wykonywanego hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź. W przemówieniu do dyplomatów wygłoszonym nazajutrz po inauguracji obrad soborowych Jan 23 powiedział: Sobór, który rozpoczął się wczoraj w naszej obecności, świadczy w oczywisty sposób o powszechności Kościoła. Ta powszechność Kościoła, dodajmy, wyrażała się w tym, że zebrani w Bazylice Watykańskiej ojcowie Soboru byli członkami wielu narodów, mieszkańcami rozmaitych krajów, a jednocześnie stanowili kolegium zjednoczone tą samą wiarą. Tak rozpoczęło się aggiornamento, jak powiadali niektórzy, owo przewietrzenie Kościoła, którego początek upatrywano w symbolicznym otwarciu okna Watykanu przez Jana 23, który z właściwym sobie poczuciem humoru skomentował to właśnie w ten sposób, że musi wpuścić do wnętrza nieco świeżego powietrza. Ale aggiornamento było czymś więcej niż tylko uwspółcześnieniem, czy jak mówią inni, udzisiejszeniem, czyli próbą spojrzenia na Kościół, jego rolę oczami współczesnego człowieka. Aggiornamento trzeba rozumieć o wiele głębiej. To głoszenie przesłania Ewangelii przed światem i dla świata, tak jak chciał tego Chrystus. To taka obecność chrześcijan we współczesnym świecie, która jest podjęciem dialogu ze światem, dialogu z Ewangelią w ręku i przy zachowaniu tradycji Kościoła. Aggiornamento to także otwarcie okna i wpuszczenie świeżego powietrza do swojego wnętrza, tak aby człowiek wierzący mógł zyskać nową świadomość Kościoła, że wszyscy jesteśmy Kościołem, że wszyscy jesteśmy wezwani do czynnego uczestnictwa w liturgii, że także ludzie świeccy są powołani do apostolstwa w Kościele i świecie, że należy chronić podstawowych praw człowieka w dziedzinie życia rodzinnego i społecznego. Dlatego ojcowie Soboru zajęli się kwestią Kościoła od wewnątrz, ad intra, i na zewnątrz, ad extra. Chodziło o rozważenie natury wewnętrznej Kościoła, zarówno jego struktury, jak i misji, czyli działalności apostolskiej. Sobór rozpoczął się, jak powiedziałem, 11 października 1962 roku, a zakończył 8 grudnia 1965 roku. W tym czasie, w porze jesiennej, odbyły się 4 główne sesje. Każda z nich trwała około 2 miesięcy. Każde posiedzenie plenarne poprzedzone było mszą świętą oraz intronizacją Księgi Ewangelii i wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Pierwszej sesji przewodniczył Jan 23, a po jego śmierci, która nastąpiła 3 czerwca 1963 roku, trzem pozostałym papież Paweł VI. W ramach 4 głównych sesji odbyło się wiele posiedzeń, spotkań roboczych, na których prezentowano, omawiano, poprawiano i poddawano głosowaniu poszczególne dokumenty. Podczas obrad językiem oficjalnym była łacina. Owocem tego olbrzymiego wysiłku było opracowanie i ogłoszenie przez Sobór 16 dokumentów,
4 konstytucji, 9 dekretów i 3 deklaracji. Może dobrze będzie przypomnieć sobie te dokumenty. Konstytucję o liturgii, dogmatyczna o Kościele, o objawieniu Bożym i duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Dekrety o środkach społecznego przekazywania myśli, o kościołach wschodnich katolickich, o ekumenizmie, o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, o przystosowanej odnowie życia zakonnego, o formacji kapłańskiej, o apostolstwie świeckich, o działalności misyjnej Kościoła oraz o posłudze i życiu kapłanów. Deklaracje o wychowaniu chrześcijańskim, o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich i o wolności religijnej. Wszystkie one musiały uzyskać większość 2/3 głosów, a na końcu aprobatę papieża. Czytając te dokumenty, widać wyraźnie, że Sobór zabrał głos praktycznie na temat wszystkich spraw i trosk Kościoła, zarówno dotyczących jego życia wewnętrznego, jak i jego stosunku do świata. Ojcowie Soboru położyli w ten sposób mocny fundament pod gruntowną odnowę Kościoła, który nie jest skansenem, ale żywą wspólnotą wiary pielgrzymującą przez ziemię do wieczności. Jego historia ani nie rozpoczęła się, ani nie skończyła podczas ostatniego soboru. Kościół przedsoborowy i Kościół posoborowy jest tym samym Kościołem Jezusa Chrystusa. Wokół Niego koncentruje się refleksja wyrażona w soborowych dokumentach. Choć prawdą jest, że nie wszystkie dokumenty zostały należycie odczytane, poznane i przyjęte. Komentatorzy uchwał soborowych zgodnie twierdzą, że należy je interpretować w świetle konstytucji dogmatycznej o Kościele. W niej bowiem zagadnienie Kościoła, stanowiące zasadniczy wątek myśli soborowej, zostało rozważone najbardziej głęboko i wielostronnie. Wspomniana konstytucja o Kościele i konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym mają charakter przede wszystkim teologiczno-doktrynalny. Inne natomiast uchwały, jak konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym czy dekret o apostolstwie świeckich, mają charakter przede wszystkim duszpasterski. Pierwszym uchwalonym na soborze dokumentem już na pierwszej sesji jest konstytucja o liturgii, która rozumiana jest jako źródło, a zarazem szczyt życia całego Kościoła, duchownych i świeckich. Na taką decyzję soboru miały poważny wpływ działające od półwiecza przed nim ruchy biblijny i liturgiczny. Do owoców soboru należy zaliczyć nie tylko przedyskutowane, przegłosowane i zatwierdzone dokumenty, lecz również przeżycia i doświadczenia, jakie stały się udziałem uczestników soboru dzięki wspólnym obradom. Poza unaocznioną powszechnością Kościoła, długotrwałe prace ojców soboru wzmogły w nich przeświadczenie o potrzebie i pożytku kolegialnej działalności w Kościele. Toteż papież Paweł VI w odpowiedzi na oczekiwanie biskupów podczas 4. sesji ogłasza decyzję o ustanowieniu synodu biskupów jako organu pomocniczego łączącego papieża z episkopatem w różnych częściach świata. Pierwszym sekretarzem generalnym synodu zostanie Polak, biskup Władysław Rubin, późniejszy kardynał. Dodam tylko, że wcześniej był rektorem papieskiego kolegium polskiego w Rzymie, gdzie wówczas mieszkałem.
Zauważmy też, że współpraca z przedstawicielami katolickiego laikatu, zwłaszcza zespołem audytorów, stanowiła praktyczne zastosowanie akcentowanej mocno na Soborze idei ludu Bożego, do którego należą i za który ponoszą odpowiedzialność zarówno duchowni, jak i świeccy wyznawcy Chrystusa. Obecność zaś obserwatorów i przedstawicieli chrześcijańskich kościołów i wspólnot niekatolickich pobudzała niewątpliwie ojców Soboru do refleksji nad wewnętrznym rozbiciem chrześcijaństwa z myślą o wzmożeniu ruchu ekumenicznego. Orędzie ojców Soboru skierowane na zakończenie obrad do całego świata w sprawach pokoju, wielkie podróże Pawła VI w trakcie soborowych prac do Ziemi Świętej, do Indii, do siedziby ONZ-u w Nowym Jorku, to były konkretne znaki, że zbliżenie między Kościołem a światem należące do podstawowych zadań Soboru staje się rzeczywistością. Z Polski w Soborze Watykańskim II brało udział w sumie 66 biskupów. Nie wszyscy uczestniczyli we wszystkich czterech sesjach. Niektórzy byli obecni tylko na trzech, dwóch lub na jednej. Działo się tak między innymi dlatego, że władze ówczesne w różnym czasie odmawiały wydania paszportu niektórym biskupom. Trzeba jednak powiedzieć, że Kościół Polski był na Soborze najliczniej reprezentowany spośród delegacji przybyłych z państw tzw. bloku wschodniego. Kilkunastu naszych biskupów, poza wspomnianym już księdzem prymasem, należało też do organów kierowniczych i komisji soborowych oraz do zespołów, które w trakcie obrad Soboru spełniały specjalne funkcje. Pasterze naszego Kościoła wygłosili w auli soborowej ponad 70 przemówień, nie licząc wielu interwencji złożonych na piśmie w sekretariacie generalnym. Ich wypowiedzi były przyjmowane przez ojców Soboru ze szczególną uwagą, przede wszystkim dlatego, że wnosiły do soborowych obrad doświadczenie Kościoła wypełniającego swoją misję w państwie pod rządami dyktatury komunistycznej. Polscy biskupi przemawiali bądź w swoim własnym imieniu, bądź w konferencji episkopatu. Najczęściej głos zabierali kardynał Stefan Wyszyński, biskup Michał Klepacz i arcybiskup Karol Wojtyła. Nie można nie podnieść z prawdziwą radością, że na zakończenie trzeciej sesji Soboru papież Paweł VI ogłosił Najświętszą Marię Pannę Matką Kościoła. Była to odpowiedź na prośbę polskiego episkopatu. Chciałbym jeszcze krótko wspomnieć o wystąpieniach naszych łódzkich biskupów Michała Klepacza i Bogdana Bejze. Biskup Klepacz jedno ze swoich przemówień poświęcił wzajemnym stosunkom Kościoła i państwa, opowiadając się zdecydowanie za ich całkowitym rozdziałem. To przemówienie wzbudziło żywe zainteresowanie nie tylko w auli soborowej, ale i w świecie mediów. Natomiast biskup Bejze wysunął bardzo śmiałą sugestię, aby Sobór ogłosił Jana XXIII błogosławionym. Do tego jednak nie doszło, ale wielu ojców Soboru przychylnie odniosło się do tej propozycji. Jak wiemy, Jan XXIII doczekał się wyniesienia na ołtarze. W roku 2000 ogłosił go błogosławionym Jan Paweł II, a w roku 2014 papież Franciszek kanonizował. Ze wszystkich czterech sesji Soboru najbardziej utkwiła mi w pamięci i sercu sesja czwarta, ostatnia, dlatego że uczestniczyłem w niej bezpośrednio w auli soborowej. Udział w takiej sesji oznaczał codzienny kontakt z ojcami Soboru.
Należałem do grona tak zwanych assignatores locorum, można by powiedzieć notariuszy, skrutatorów. Powierzono mi obowiązki w jednym z sektorów liczącym około 60 biskupów. Na początku każdej sesji trzeba było roznieść, a potem zebrać karty obecności, podobnie różne materiały przygotowane przez sekretariat. Podczas czwartej sesji było dużo głosowań, wszak sobór dobiegał końca i wiele gotowych dokumentów czekało na ostateczną aprobatę. Każdy z ojców soboru otrzymywał specjalną kartę do głosowania z napisem placet non placet lub placet juxta modum. W tym ostatnim wypadku głosujący miał obowiązek przedstawić na piśmie powody swoich zastrzeżeń. W moim sektorze zajmował miejsce m.in. arcybiskup Fulton Sheen z Nowego Jorku, wybitny intelektualista, autor licznych książek i artykułów, mistyk i porywający kaznodzieja, którego audycji w radiu i telewizji słuchała i oglądała niemal cała Ameryka. Chwile spędzone w auli soborowej warte były każdego trudu. Wspominam je z nostalgią, ale z wdzięczną i wdzięcznością wobec Boga za daną mi łaskę bycia naocznym świadkiem soboru. Papież Benedykt XVI w kilka miesięcy po wyborze na stolicę Piotrową mówił na temat soboru. Dzisiaj widzimy, że dobre ziarno, choć wzrasta powoli, rozwija się jednak, a tym samym rośnie także nasza głęboka wdzięczność za to, czego dokonał Sobór. I dodam jeszcze, że z perspektywy minionych lat widać, jak potrzebny był zwołany przez papieża Jana XXIII, a zakończony przez jego następcę Pawła VI, Sobór Watykański II. Posłużył on odnowie Kościoła, wyznaczając daleką perspektywę jego apostolskiego działania i twórczej obecności we współczesnym świecie, zmieniającej się wciąż w sposób trudny niekiedy do przewidzenia rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, kulturowej i społecznej. Sobór Watykański II był rodzajem rzetelnej samorefleksji Kościoła, a więc spojrzeniem na bogatą, choć niewolną od ludzkiej słabości i błędów przeszłość, uświadomieniem sobie roli i miejsca w świecie, wyznaczeniem kierunków pracy z myślą o przyszłości, a wszystko to w kontekście podstawowej misji Kościoła, jaką jest Chrystusowy nakaz głoszenia Ewangelii. Proces wcielania nauki Watykanum Secundum w życie każdego człowieka i całego Kościoła trwa do dziś i będzie nadal kontynuowany. Naszym zadaniem jest iść wiernie za jego nauczaniem i wyznaczonym przez niego szlakiem, pamiętając, że Sobór z nową mocą ukazał współczesnemu człowiekowi Chrystusa, Odkupiciela człowieka, którym znajduje się klucz, ośrodek i cel całej ludzkiej historii. Dziękuję za uwagę.